Państwo domyślacie. Natalia Kukulska wystąpiła w Gnieźnie z okazji Dnia Kobiet. Koncert Auli I LO zorganizował Miejski Ośrodek Kultury. Artystka zaśpiewała i nowe piosenki, i te znane już dobrze przeboje ze swego repertuaru. To jest taka tradycja, którą organizujemy tutaj w takim wymiarze kulturalnym w naszym mieście. Chcielibyśmy złożyć najlepsze życzenia tą drogą wszystkim paniom. Jak widzimy, frekwencja jest ponad stuprocentowa, bym powiedział. Dzisiaj gościmy Natalię Kukulską, artystkę, której nie trzeba przedstawiać. Właściwie kiedy pada nazwisko Natalia Kukulska, Jarosław Kukulski, Anna Jantar, wszyscy wiedzą w Polsce, o co chodzi. Rzadko też udaje się zaprosić kogoś, kto tak naprawdę na scenie artystycznej rósł na naszych oczach od małego dziecka. Bo tak można powiedzieć o tej małej Natalce i tak można powiedzieć o tej dzisiaj dojrzałej już kobiecie, która jest bardzo świadomą w swoim wymiarze wyrazu artystycznego. Łatwo tak zamknąć za sobą przeszłość, posprzątać z wierzchu, zrzucić wszystkie ją kruchy. I łatwo zejść z drogi, gdy pełna jest przeszkód, oddzielić kreską, świat podzielić na pół, tłumacz to sercu, jest ciągle na miejscu, tu. Chcę znaleźć do ciebie. Koncertowała z różnymi artystami, chociażby z José Carrerasem, gdzie została przez niego też zaproszona do jednego z wydarzeń artystycznych. Była też bardzo szeroko oceniana w kwestiach artystyczno-przygotowawczych. To jest bardzo dojrzała artystka. Można powiedzieć, od strony przygotowania scenicznego, to jest pokolenie również tej dojrzałości, które reprezentowali artyści na scenie, pokolenia jej matki. Natomiast jeżeli chodzi o ten wyraz życia codziennego, poza tym, że jest żoną, że jest matką, jest bardzo wrażliwą osobą, jeżeli chodzi o kwestie charytatywne. Ona wspiera bardzo dużo inicjatyw takich na rzecz ludzi potrzebujących, między innymi też domów dziecka dla dzieci, które takich nie mają na terenie naszej ojczyzny w Polsce, ale również w świecie, w Afryce, gdzie potrzebna jest nad wyraz ta charytatywna pomoc. Stąd jej też tutaj takie przesłania artystyczne, bo Natalia Kukulska kontaktuje się ze światem poprzez swoją formę muzyczną, artystyczną. To jest jej środek komunikacji tego, co chce powiedzieć współczesnemu światu. Natalia Kukulska swoją ostatnią płytę studyjną pod tytułem Czułe struny wydała w 2020 roku. Piosenkarka zaprezentowała na niej piosenki do muzyki Chopina. Album ma już status płyty platynowej.